Tlenek węgla jest codziennie emitowany w ogromnych ilościach do atmosfery. Jest również jednym z głównych gazów cieplarnianych. Sekwestracja dwutlenku węgla z wykorzystaniem poliwinyloaminy umożliwiłaby dalsze wykorzystanie tego gazu do zmodyfikowanej syntezy pisziatropsza, której produktami mogą być węglowodory, alkohole, polimery bądź inne związki organiczne, m.in. paliwa syntetyczne. Więc my, chcielibyśmy gdzie dwutlenek węgla wyłapywać z różnych fabryk, gorzelni, wszędzie gdzie CO2 jest emitowany, łapać go, wsadzać go do maszynki i robić z tego paliwo syntetyczne. Na takiej jednej barówce paliwa syntetycznego moglibyśmy zarobić nawet do 30 dolarów. Dzięki temu obniżylibyśmy emisję CO2, więc obniżylibyśmy efekt cieplarniany. Więc, no, uratowalibyśmy świat. Dzięki. W sumie racja.